Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Danielo i dzisiaj zajmiemy się kontynuacją oczywiście misji Amazonek, którą rozpoczęliśmy ostatnio. Tak więc ja wyłączam już pauzę, no i zabieramy się do roboty, gdyż czeka nas naprawdę ciężka przeprawa przez tą misję, gdyż mamy dobrego przeciwnika. No i przede wszystkim mamy spory brak w samych budynkach, tak więc musimy spiąć tyłek, no i zacząć działać. Pójdziemy i zrobimy sobie ten zwiad. No wiadomo, zwiad jest konieczny ze względu na to, żeby sobie zobaczyć po prostu, co tam przeciwnik ciekawego zrobił dotychczas. Tylko nie zgiń, błagam, nie zgiń. No dobra. Chciałem dobrze, wyszło jak wyszło. I tak to właśnie jest. Dobra, zróbmy może już tą piekarnię i tą farmę świnek również. Gdzie wyjdziecie? Wyjdziecie? Aha. Czyli żeby powstał miodek, jest potrzebna również woda. No okej, nie mam pytań, nie? Skoro tak jest, no to dobra, nie? Nie będę się kłócił przecież. Co nie znaczy, że w dalszym ciągu interesuje mnie, co to za cholerne laboratorium. Ja bym sobie zrobił może jeszcze tą małą świątynię, ale może na razie nie będziemy się tak spieszyć tym tak bardzo. Bo tutaj co? Tutaj już ile mamy tej broni? Siedem i jeden. Aha, i przez to już nie może. Widzicie? 8 sztuk zrobił. Więcej nie da rady, nie? Tak więc ten magazyn mi tu jest koniecznie potrzebny. Gdzie on jest? No i co z tym magazynem? Co z tym magazynem? No i czemu wy tego nie zanosicie tam? Halo? Halo? Dlaczego wy mi tego tam nie zanosicie? Co? Aha, trzeba było kliknąć. Trzeba było kliknąć na to. No dobra, mamy już tutaj zboże. Widzicie, 8 mąki zrobił, więcej nie da rady. To tak działa, no. 8 sztuk danej jednostki materiału i chuj. I przerwa. Nie da rady więcej, nie? Tutaj ta rzeźnia mi też będzie potrzebna, ale dobra, na razie sobie to odpuszczę, bo i tak nie mam farmy świnek, tak więc tego na razie nie będę rozbudowywał i proszę mi się zająć tutaj tymi koszarami, no panowie, znaczy panie, przepraszam, panie, do roboty. Koszary czekają. I dobra, zróbmy sobie może tą... Wiecie co? Jeszcze bym sobie zrobił jedną rzecz. Zrobiłbym mianowicie taką rzecz, żebym nie musiał... Znaczy inaczej. Nie będą mi jednostki same się rekrutowały bez mojej zgody, że tak powiem. Tylko dopiero kiedy powiem im, że mają pójść do wojska, żeby się wyszkoliły, to dopiero wtedy też zostaną zrekrutowane. Gdzie mam tego jeszcze jednego geologa? A tutaj jest. Dobra, szukaj tego. Tylko nie szukaj wiatru w polu, bo
bo na pewno go znajdziesz, jak pójdziesz na pole, ale ty szukaj mi tam przy tych złożach minerałów. Trzeba byłoby troszeczkę z innej strony obejść tego naszego wroga, żeby spojrzeć, co on tak naprawdę tam ma. Bo boję się, że jeżeli mnie zaatakuje, to ja tymi jednostkami nie jestem w ogóle w stanie nic zdziałać. O właśnie, i o wilku mowa, widzicie? Kurde, ja normalnie... Tego bym się nie spodziewał. Tego bym się nie spodziewał. No. Bijcie się! No bijcie ich przecież. Co wy robicie? Dawać go! Dawać, Amazonki! Moje waleczne kobiety, atakować! Atakować! Ja bym zrobił może ten dom zdrowiciela jeszcze. Tak nawiasem mówiąc. Nie! Kurde, to był błąd, który kosztował życie mojej Amazonki. No i co? Dobijecie go? Dacie radę? No, postarajcie się. No dobra. Nie będziemy przez pół mapy go ścigać, bo to też nie ma sensu. No co za... Kutasiarz, no. No i co, on uciekał specjalnie przed tymi moimi miecznikami, tak? No nie wierzę. Dobra, wyślemy sobie tam łuczników. Ale... Halo? Dlaczego wy mi nie przenosicie tutaj tej broni? Co jest z wami do cholery jasnej? Może muszę zrobić tak i takie coś. Tak? Muszę coś takiego zrobić? No dobra, jak teraz bym chciał na przykład drewno. Albo nie drewno, a na przykład miodek. O, miodek. Ale wiecie co, coś tutaj mi nie pasuje. Dobra, nie będziemy przechowywać. Tylko to ma iść do... Do kosza, kurde. Wiecie co, ja naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj się dzieje w ogóle. Zburzę ten magazyn. Bo oni mi w ogóle nie chcą nosić... Nie chcą mi nosić tych... tej broni. To jest niepokojące. Odkryj mi tutaj te pole. I co? Rozwalili tego łucznika najwidoczniej. No a co z tymi ludźmi? Dlaczego wy mi nie chcecie ich... Dlaczego nie chcecie się zrekrutować? I powiem wam szczerze, że ja po prostu tutaj głupieję w tej grze i ja nie wiem, o co tu chodzi.
Ja w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. No cholera. Cholera, mi tutaj jeszcze napada tą słabą wieżę, gdzie ja tutaj mam słabego obrońcę. No ale... Ruszcie dupę! Ruszcie dupę, moje panie! Bo ja nie mam tyle czasu. No come on! Come on! On nie może przejąć tej wieży, absolutnie. Ta wieża to jest dla mnie istotny element. Dobra, dobijcie tego łucznika, bo już mnie to zaczyna po prostu drażnić. Dobra, mamy już chatę tego, chatę lekarza. Dobra, tutaj już powoli zyskujemy na awansie naszych wojowniczek. Tutaj jest ten drewno z węglem. Kiepsko wygląda, powiem wam szczerze. Bo nie widzę, żeby wydobywał. No kurwa, czemu ty szukasz tam, gdzie nie trzeba, no? Tu. No nie mam pytań. No nie mam pytań, no. Dobra, zróbmy coś takiego. Co jeszcze by tutaj można było zrobić? Kurde, może jakąś wielką wieżę bym tu gdzieś zrobił, powiedzmy. Na przykład tutaj bym zrobił wielką wieżę. No, panie uzdrowicielu, proszę mi tutaj wyleczyć wojsko. I zrobiłbym jeszcze wielką świątynię. Tak jest, zdecydowanie. Cholera, oni budują mi tą rezydencję? Zbudowali! I ja już nie mam znowu ludzi. Ja muszę zrobić jakąś dużą. W takim razie. Dobra, zróbmy tutaj. I teraz tak, tą wyburzymy. No, do dzieła, do dzieła! Dobra, powiem wam tak, że te ataki, które tutaj idą na mnie, no są do odbicia. To nie są jakieś wielkie ataki, gdzie on napada mnie tam, powiedzmy, 50 ludźmi, tak? Jak to miało miejsce na przykład, gdy ja atakowałem tam w poprzednich misjach, gdzie tych wojsk naprawdę było dużo. Ja jestem takie małe ataki jak najbardziej w stanie odbijać bez tam większych problemów. Dobra, tych łucznik, nie będziemy tutaj aż przesadzali z tymi łucznikami. I tak, wielką świątynię na razie bym sobie powstrzymał, ponieważ ta rezydencja duża będzie mi bardziej jest mi bardziej potrzebna, zdecydowanie bardziej. Mamy już rzeźnika, tak więc żywność do naszych kopalni będzie zapewniona. Produkcja broni, no jak na razie idzie, w miarę idzie. Tutaj już jest chyba 8 mieczy, dlatego też nikt tutaj już nic nie robi w tym kierunku. Um,
I powiem wam w zasadzie, że to wszystko, że to jest wszystko, co na tą chwilę obecną mogę zdziałać. Dużo będzie zależało od awansu naszych wojsk, gdyż no lepsze jednostki, no wiadomo, będą walczyły dużo lepiej, prawda? To jest wręcz logiczne. No dobra. Tutaj ta rezydencja sporo kosztuje, tak więc musimy... Czyżby tutaj ten leśniczy nie wyrabiał? Mam takie wrażenie, że nie wyrabia. Dobra, ja bym sobie może na razie tą jedną chatkę bym sobie odpuścił. Miodek jest, leje się, tylko że też nie ma kto za bardzo poprzenosić tych wszystkich rzeczy, no brakuje mi ludzi, no. Brakuje mi ludzi i to jest największy problem w chwili obecnej. Dobra, postawimy sobie trzech łuczników plus jednego miecznika jeszcze. No dobra, akurat poszli ci co tutaj są tak najbardziej, że tak powiem. A gdzie jest? O, jest pani geolog, zapraszam tutaj, bo mamy nowy teren do odsłonięcia. Którzy są w miarę. W miarę pełni życia. Kurde, no zależałoby mi na tej świątyni, bo to się może okazać naprawdę zbawienna rzecz. Może wtedy w jakiś sposób ruszymy z grą do przodu, używając jakichkolwiek czarów. Słuchajcie, no zrobiłbym to laboratorium, po prostu z ciekawości, zobaczyć co to jest do licha ciężkiego. Może się to okazać, no, jakaś taka budowla, która, no nie wiem, sprawi, że wszystkie jednostki naszego przeciwnika nagle znikną, prawda? No i jestem ciekaw, co to jest takiego. Czy to faktycznie wpłynie jakoś na przebieg naszej rozgrywki, czy też na samą kampanię znacząco, czy też po prostu w jakiś tam sposób, no nie wiem, mniej znacząco. W każdym razie tutaj ta rezydencja jest najważniejsza, to jest pierwszy punkt, o który musimy zadbać, ponieważ no bez tego ani rusz. Wybaczcie, musiałem kichnąć. No dobra. Szukaj minerałów. Przydałoby się jeszcze złoto znaleźć. Gdybyśmy złoto znaleźli, można byłoby stworzyć hutę przetapiającą złoto, czy też rudę złota na sztaby złota, dzięki czemu zwiększylibyśmy również siłę armii byśmy zwiększyli. To by była naprawdę dobra rzecz. Mamy cholernie mało ludzi dostępnych i widzicie, wszystko dosłownie stoi. Wszystko stoi w miejscu. Tutaj na przykład ta piekarnia mogłaby śmiało sobie zacząć działać, gdyby miała wodę. Tutaj farma świnek również mogłaby działać, gdyby miała wodę. Woda jest, nie ma kto jej przenieść. Tutaj również gospodarstwo rolne, te płody rolne będą umierały. Młyn zbożowy nie ma co robić, bo nikt nie dostarcza mu zboża, które ma rolnik. Tutaj również jest jeden miodek, który
powinien być już w świątyni. A mimo to nie ma. I to tak właśnie funkcjonuje. No i okej. Troszeczkę, no, można powiedzieć, że popełniłem błąd. W zasadzie zrobiłem ten sam błąd, co przeciwnik w poprzedniej kampanii, kiedy graliśmy Egipcjanami, gdzie nie miał dostępu po prostu do ludzi. To go wykończyło i przez to musiał oczywiście przegrać. No dobra, moje drogie panie. Dajecie tutaj sobie radę. Tak więc chwała wam za to. Okej, okay, idzie ostatnia sztuka drewna, tak więc za chwilę myślę, że nasza wioska wróci już do pełnej funkcjonalności. Ponieważ widzicie, no, ile tutaj broni leży. 19 sztuk mieczy sobie leży po prostu bezużytecznie. Czeka na zbawienie, no nie wiem na co czeka. Dobra. No te ataki widzicie, to tak bardziej łaskoczą mnie niż w jakikolwiek sposób zadają mi tam, powiedzmy, jakieś poważne szkody. Dobra, moi drodzy, jak widzimy, wszystko zaczyna wracać do normy. W końcu ludzie się ruszyli do tego, żeby zanieść te koniecznie potrzebne nam materiały, czy też może nie nam, ale naszym pracownikom. Myślę, że można już śmiało uruchomić budowę świątyni. I to również spowoduje, że ta nasza gra, rozgrywka przyniesie już korzystniejsze aspekty. Dobra, poczekajcie tutaj. Nigdzie wam się przecież nie spieszy. Mi się nigdzie nie spieszy. No i dobrze. Nie wiem, czy nie ustawić automatycznie. Chociaż na razie bym poczekał po prostu, żeby sobie tutaj wszystko już się unormowało. Przede wszystkim zależy mi na tym awansie, żeby jednak tutaj ten awans tych naszych żołnierzy był na wyższym poziomie. Wtedy też, no, te jednostki są silniejsze, prawda? I szkoda byłoby zmarnować po prostu tej broni, która tutaj już jest, która już jest zrobiona. Zrobiłbym te magazyny, chociaż szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy to zda egzamin. Czy to zda klarowny egzamin wśród tego wszystkiego. No i gdzie wyjdziecie? Gdzie wy tam się ruszacie? Dobra, widzicie, tu jest same żelazo. Ja się zastanawiam, czy tutaj nasz przeciwnik coś znalazł. On mógł tutaj znaleźć. W sumie te złoto znaleźć mógł. No nie wiem. Jeżeli byśmy znaleźli złoto, zrobili sobie hutę przetapiającą te złoto, no to byłoby już też dużo lepiej, prawda? Jeszcze ludzi przybywa, jak widać. Jeszcze przybywają. Tak więc nie jest źle. I co my tu mamy? Potrzebujesz, panie, klejnotów i siarki, ja? Kurwa. No to zaszalałeś, koleś. Zaszalałeś, koleś, przeokrutnie. Dobra, wy się idźcie uleczyć, panowie. Znaczy, kurde, panie. Oj, ja nie wiem, co ja mam z tymi panami.
Dobra. No, jakoś tu się kręci to wszystko. Już lada chwila będziemy mieli świątynię. Jednakże wiecie co? Resztę zobaczycie w kolejnym odcinku. Tutaj ta kampania widzę, że będzie czasochłonna. No i być może już w kolejnym odcinku uda mi się pokonać Egipcjan. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Może się to uda, może nie. Wszystkiego się dowiemy i dowiecie się oczywiście w następnym odcinku. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie łapkę w górę. Naciśnijcie klawisz pod nazwą mojego konta. Subskrybuj i sprawi mi to naprawdę przeogromną radość. Tak więc żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć i czołem.